wojewódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. SSS Rock. Ćwiczyłeś dzisiaj rano? Jak zwykle miałem ręce pełne roboty. A no tak właśnie myślałem, wiesz, to w tym temacie, ponieważ ja też się tym zająłem dzisiaj rano, jakoś tak miałem czas, bo to był dzień, kiedy odprowadzam córkę do przedszkola. W wieku mężczyzna budzi się z erekcją. No właśnie, słuchaj. To już nie jest mój wiek. I tak a propos, wiesz co, ułożyłem taką wierszowankę, jak jechałem do pracy. No, proszę. Ktoś może powiedzieć, że jestem świnia, że się śmieje z Murzyna, ale Jezus, słuchaj, widziałem dzisiaj go na śniegu i był taki trochę mało czarny, ale jak sobie pomyślałem o rozmiarze na mrozie, to był marny. Poczekaj, nie, bo ja trochę nie mówię o Emanuelu. Przepraszam, dobrze? Chyba za szybko. Ja mieszkam na Grochowie Warszawskim, gdzie jest dosyć sporo osób ciemnoskórych, powiem tak. Chociaż nie wiem, jak to teraz się mówi, żeby było politycznie poprawnie. Że beżowych, czy jak, nie wiem. A propos politycznej poprawności, słuchaj. Ja myślę, że a propos Murzynów. Nie, znaczy trochę tak, bo on jest trochę ciemny. Wiedziałem, że jakiś czarnuch będzie, no. Przeczytałem dzisiaj rano, bo znowu wstałem o 5, bo wiesz, nie mogę się przestawić, tak, nie? Tak, no. I przeczytałem o tym, że asystent posła Gosiewskiego, to ten taki ładny mały. Tak, wiem, taki stracił pracę. Piękny, tak. Co ty gadasz, ale naprawdę? Zgadnij za co? No mów. Asystent posła Gosiewskiego. Przerósłga. Stracił. Tak! Stracił pracę. Wywyższał się. Posłuchaj. Asystent posła Gosiewskiego. Stracił pracę. Stanął na wysokości zadania. Nie, jeszcze raz. Asystent posła Gosiewskiego. Stracił pracę za pijaństwo. Podoba mi się ta nowa twarz PiSu. Na niskim poziomie, to ale ja, zachlana. To ja poszukam tutaj kultury w Stoczni Gdańskiej pracowników, a raz potem wrócimy do sprawy zwolnienia, ale nie to dzisiaj będzie zajmowało naszą uwagę. Oj, tak, słuchaj, jeszcze jedno zajawienie, bo bardzo mi się podoba. Widziałeś pałac TVP na pierwszej stronie nie, faktu? Posłuchaj. A propos tego, co powiedziałeś na początku czarnego. Chociaż posłuchaj. Nie powinienem, bo moja żona dzisiaj posłuchaj. Pudzian ma brudnego. O fuj! O tym za chwilę, tylko ja w SRO! Pudzian! Umyjcie! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10. SRO. Sponsorem audycji o Pudzianie, Mlekowita. Poranny wojewódzki, figurski. Poranny WF w SRO. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pojedynek na tytuły, to dzisiaj u mnie naprawdę posłucha. Mam tak zwane puste magazynki. No co ty? Tak, naprawdę. Fakt? Znaczy, no nie zupełnie. Na przykład, wiesz, no, to jest wielka prawda i chyba zapowiedź złych wiadomości, jeżeli chodzi o pierwszą stronę faktu. Jezus. Posłuchaj. Królowa patrzy. Z faktem zdobądź ciśnieniomierz. To znaczy, że naprawdę będzie źle. Ludzie, nie kupujcie jutro faktu. Brać Boże. No, dobra, teraz Pudzian, lat 30. No właśnie, mówię, że ma brudnego. O fuj. Słuchaj, jest zdjęcie. Chyba zagłuszę cię wystrzałami, no. Jest zdjęcie, gdzie samotny siłacz i jego wielki, brudny. O Jezus. Posłuchaj, u boku strongmana powinna jak najszybciej pojawić się kobieta i umyć mu okropnie brudnego. Ale najwyraźniej słuchali audycji Westerok, bo jak zrobiłem wywiad z Pudzianem i zapytałem, czy ma dużego, to powiedział, że tak. No ma wielkiego czarnego, ale wiesz co, na zimówkach. No coś ty. Tak, czarny, wielki naprawdę? Mercedes. Ale jak to się robi, to się podkleja jakąś gumą, żeby było na zimówkach? Wielki, czarny, brudny Mercedes Pudziana. Słuchaj, Jola Rutowicz oskarża media. Co się dzieje? A to ona jeszcze nie wyjechała? Ja myślałem, że ona już dawno na emigracji. Ja myślałem, że właśnie ta wojna o te wzgórza Gola i gazę, to dlatego, że ona tam pojechała. No. Media psują mi wizerunek, gdyż... Ale musisz ciszyć. Dawaj. Nie jestem idiotką. Dopiero teraz? Słuchaj, ale najlepsze wiadomości z Polski. Słuchaj, co dawaj. Się dzieje? Okay. A ja z kolei dla ciebie przygotuję tak. też pytanie już domowe. Dobrze, no. Dawaj, nie, ale teraz ty, no, wiadomości z Polski. Warmińsko-Mazurskie. No. Córka wlokła matkę. O Jezus. Lubuskie. Dokąd? Odśnieżał na gazie. O Boże. A propos prasy, którą przeglądamy codziennie. Dolnośląskie. Prasa uciała mu nogi. No, ale wiesz co, że odśnieżał na gazie, to jest jakby zupełnie wpisujące się w trend obowiązujących w tej chwili informacji, które najbardziej zajmują Europejczyków. No. Najzabawniejsze, warmińsko-mazurskie, rozebrali cudzą stodołę i posłuchaj, jest zdjęcie pana. On jest najgłupszy w Pabianicach.
Jest zdjęcie małego mężczyzny. Tak. Trochę taki podobny, Piotrka, 52 lata. Tak. Rozpalił ognisko w domu, żeby zjeść kiełbasę. Słuchaj, ja ponieważ mam... ponieważ mam poważną mam posuchę z informacjami, ale mam jedną dobrą. Dobrą, i no. powiem ci tak, to będzie zapowiedź tego, co już za chwilę w naszym programie. No. Radio to nie! Tylko muszę sobie przygotować głupi dowcip Karola Schlossbergera. Za chwileczkę do Państwa wracamy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Trwa jeszcze pojedynek na tytuł, to znaczy nie pojedynek, ja mam. W tej chwili musisz mnie już tylko dobić, dlatego że ja niestety dzisiaj nie jestem wyposażony. Fakt, dzisiaj nie stanął na wysokości zadania. Polska jak gazeta. Ten asystent Gosiewskiego. Polska gazeta Super Express niestety pokonała intelektualnie Fakt, co mnie bardzo cieszy. No dieta dawaj. Cud. Tak. Dieta cud według Martyny Wojciechowskiej. Mhm. Trzeba przeżyć lodowe piekło, nie spać ze strachu, głodować, w namiocie mieć 30 stopni mrozu i musicie zżerać tęsknota. Jadłam tylko śnieg. I tutaj naprawdę dobrze wygląda. Ale no co ty wiesz, jest ptasiej kupę na przykład w takim śniegu, albo ile tych mikrobów nie w przedszkolu ci nie pokazywali, Martyna jak się roztapie śnieg? Martyna weszła na szósty szczyt świata, żeby lansować tam akcję Przygarnij kropka. Ojoj. Już szedłeś na tematy prezesa. Słuchaj, no ale skoro szedłeś na tematy prezesa. Jesteś jednym z tych, którzy widzieli piersi Martyny na żywo. Tak, to prawda. Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Chociaż o jednej. Wiesz co, powiem ci, że... Gdybym miał porównywać, to na pewno bardziej Kilimandżaro niż Machu Picchu, wiesz? No! Ja miałem kiedyś koleżankę, która miała Machu Picchu, bo chociaż nie było na co się wspinać. Zakończone naprawdę fajnymi kropkami. Chciałbym przygarnąć tego kropka. No jak ja przygarniałem. Cię proszę, odpowiedz mi o tym. Otóż informacja pochodzi z działu Ludzie znowu. Działu Ludzie w Fakcie. Strona 16, Fakt, tak jest. Zatrważająca informacja. No. Pozwól, że się wcielę. Proszę. Ja zapowiadaj. Proszę Państwa, witamy w teleturnieju. Gospodarzem wieczoru jest Karol Schlossberger. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Karol. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z tradycją, Państwo pozwolą, że ja na początku opowiem. Wszystkiego najlepszego dla nowej pary młodych, mówi prababcia. Nie takiej młodej, odpowiada panna młoda. A toż to dlaczego? Bo mój mąż ma 66 lat. Ależ mi pan poprawił humor, panie Karolu. No to cieszę się w takim razie, że jesteśmy wszyscy w komplecie. W prawym narożniku rodzina państwa wojewódzkich. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kapitanem drużyny jest Kuba, witam cię Kuba. Dzień dobry, jestem kapitanem naszej drużyny. Kuba, co robisz na co dzień, powiedz nam. No na co dzień po prostu jestem bezrobotny. Czy miałeś kiedyś tego typu zdarzenia jak w tym dowcipie o pannie młodej? Tak, wielokrotnie miałem takie zdarzenia. Pozwól w takim razie, że przejdę do naszego pytania. Ja jestem bardzo ciekaw, przygotowani jesteśmy. Pytanie dotyczy najnowszego programu Oliwiera Janiaka, o którym pisze dzisiejszy Fakt. Tak. Będzie nowy program Oliwiera Janiaka. Już wiemy. Nowy program Oliwiera Janiaka będzie dotyczył tematyki zimowej. Nasze pytanie brzmi, tak? Jak nazywa się ten program? Zgłaszamy się! Proszę! Nowy program Oliwiera Janiaka. Nie, to niestety nie jest dobra odpowiedź. Jaka jest poprawna odpowiedź? Nowy program zimowy, program Oliwiera Janiaka. Proszę bardzo. Jak nazywa się nowy program zimowy Oliwiera Janiaka? Nowy program zimowy Janiaka. Mama, no. Nowy program Oliwiera Janiaka. No. Zgłaszamy się, wojewódzcy! Proszę bardzo. Nie wiemy. Uwaga! Nowy program Oliwiera Janiaka o tematyce zimowej. Tak! Nazywa się Ale Zima! Wow! Jaka zaskakująca nazwa! Jestem bardzo za tą nazwą! I z tej okazji Państwo pozwolą, że na zakończenie dzisiejszego programu opowiem, jak to zwykle mam w zwyczaju, żart. Adwokat pyta swojego klienta, dlaczego chce się pan rozwieść? Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach. Pije? Nie, odpowiada. Łazi za mną. Nie
Ja już chciałbym skończyć z tym. Najgorsze jest to, że on chyba bierze do dowcipy z tej samej strony. Familiada zabija, no. Kolejny odcinek już wkrótce. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Rok. 23 minuty do 9 pora rozpocząć nasz temat przewodni, przy czym nie będzie dzisiaj letnio. Proszę Państwa, można powiedzieć, że dzisiaj hasłem programu jest uchucha, uchucha, nasza zima zła, a Jan Maria oszczędny, prawie jak z Poznania. To poczekaj, to może zacznijmy od tego. Za takie coś to można nawet Jan Maria Rokity pociągnąć do odpowiedzialności, ale jestem takim człowiekiem, że katolikiem. To jemu można powiedzieć przebaczam, bo to wie, proszę Państwa, wie to, że człowiek też taki, trochę można powiedzieć, ułamek jest, że to nie jest prawdą, że ja chcę się połączyć z Janem Marią Rokitą, znam jego tylko jako on jest poseł, no i ja poseł też można powiedzieć, i z tego widzenia, że tylko się znamy się, a że ja żadnego listu do Jana Marii Rokity, mi żadnego listu nie pisałem. To był nasz ulubieniec, dawno niewidziany mistrz tureckiego swetra, tak zwany. Można powiedzieć prawie prezydent. No więc chciałem powiedzieć... Kononowicz, proszę Państwa, Krzysztof. Zobacz, głupiego miło posłuchać, przepraszam, mądrego miło posłuchać. To jest określenie, którym każdy poseł powinien się posługiwać. No, można o mnie też powiedzieć poseł, prawda? No prawie. Proszę Państwa, Jan Maria Ale zacznijmy Rokita. Od początku, no właśnie, od początku. Jan Maria Rokita, jak wszyscy wiemy, jest krakusem, jest krakowskim centusiem. Centuś. Jest niestety skąpy, a jego skąpstwo objawia się tak. Wąż w kieszeni. Ja strasznie nie lubię zimna, a w mieszkaniu aż trzeszczy od mrozu. Podskarżyła się superakowi Neli Rokita. Wszystko za sprawą oszczędnego, jak już mówiliśmy, męża Jana Marii Rokity, który jak na krakowskiego centusia przystało, uwaga, zakręcił kaloryfery. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, myśmy z Michałem trochę balowali po świecie, gdzie było bardzo ciepło, tutaj było minus 15, a okazuje się, że w rodzinie Rokitów sople. Proszę Państwa, Neli zgarnia około 10 tysięcy złotych miesięcznie z diety poselskiej. Mm-hmm. Jan Maria, no wiadomo, tu i tam. Jako publicysta jakiś odczycik, tak, jakiś tekścik, na przykład do dziennika, który tak strasznie mnie nie lubi, zarabia kilkakrotnie więcej od małżonki, więc się zastanawiamy, skąd ten wąż, a raczej zakręcony wąż. Żeby odpowiednio nagrzać mieszkanie, trzeba by to robić przez cały dzień, mówi Neli, ale wtedy prąd jest najdroższy, dlatego piece włączamy tylko na noc, na dwie godziny w ciągu dnia. Janek jest oszczędny, grzejemy, kiedy obowiązuje niska taryfa, choć niewiele to daje, kiedy budzimy się rano, nadal jest bardzo zimno, rozpacza Neli Rokita. Jak zobaczycie na rynku w Krakowie, dwa bałwany, to nie będzie Martyna Wojciechowska, to nie będzie inwazja eskimosów, to będzie Jan Maria. Ale zimno konserwuje, wiesz, oni przez to mogą naprawdę długo pożyć. Neli, proszę Państwa, ma dosyć specyficzny sposób rozgrzewania się, posłuchajmy. To będzie mówienie i słuchanie. Założenie. Wiem, że odważne dziewczyny zasługują na uznanie. Ja chcę z nimi rozmawiać i ja chcę od nich się uczyć. Mówienie i słuchanie. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Rok. Mamy do czynienia z elementami kryzysu. To może spowodować działania zupełnie odwrotne od tych, których można byłoby się spodziewać. Zaapelować o uznanie tego faktu i wyciągnięcie wniosku, zanim nie będzie za późno. Raz chciałbym jeszcze to powtórzyć. Zanim nie będzie za późno. Dziś jeszcze za późno nie jest, ale jutro może być. No to mądre jutro słowa. Możemy znaleźć dwa zlodowaciałe malutkie ciałka krakowskim mieszkanku. Jan Maria Rokita zawsze był postrzegany jako taki nonkonformista i anarchista. Kiedy u wszystkich jest dobrze, to u niego jest źle. To jest pewien rodzaj ten domowy kryzys energetyczny. Chrześcijańskiej, no. Tak, chrześcijańskiej takiej ascezy. Pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz legendę o świętym Oleksy, na którego lano pomyje.
Ty jesteś mało czytany, to nie pamiętasz. Jan Rokita idzie drogą, gdzie mężony sześci. O Szymonie Słupniku, tylko patrzeć, aż postawi sobie jakąś latarnię Jan Maria Rokita na swoim krakowskim osiedlu, na które zresztą dzwonimy, mieli państwo, dlatego że ten kryzys energetyczny to nie jest akt złej woli, wręcz przeciwnie. To jest akt patriotyzmu. Kryzys ekonomiczny, zakręcone kurki z i oczekujemy tutaj od współobywateli na osiedlowym współzawodnictwa. Pamiętaj, hasło grzejemy... i solidarności. Tak, po prostu solidarność. Grzejemy najniżej. Dobrze, biuro poselskie. Dzwonimy z biura poselskiego. Jak się nazywa to osiedle? Dauna? Dauna. Ładna nazwa. Administracja osiedla Dauna. Muszą tam nieźle wyglądać. Mhm. Myślisz, że już... Tak, no 8.45 już pewnie coś. Tak. Muszą pracować. W sprawie idzie. Proszę, administrację. Dzień dobry pani, czy to jest osiedle Dauna? Witam. Wola Czerna i Dauna. Dokładnie, tak chcieliśmy się dodzwonić. Witam serdecznie, moje nazwisko Martenka, biuro poselskie Neli Rokity, tutaj Kraków się kłania. Proszę pani, ja nie wiem, czy pani słyszała o tej akcji współzawodnictwa Jana Marii Rokity i Neli Rokita, biorąc pod uwagę oszczędzanie energii. Nie wiem, czy pani zna tę sprawę. No, może ja przełączę na kierunek. Nie, chwileczkę, to ja może połączę z szefem naszego wydziału, z panem Misiurą, bo chodzi o hasło, o współzawodnictwo, grzejemy najniżej. Momencik. Bogdan Misiura, dzień dobry pani, kłaniam się serdecznie. Dzień dobry, ja już włączę na kierownika pana. Proszę pani, momencik, sekundkę. Chciałem tylko opowiedzieć o inicjatywie, którą w tej chwili wystosowaliśmy. Dlatego ja już łączę na kierownika osiedla. Proszę pani, ale czy pani jest świadoma tego, że akcję rozpoczynamy już dzisiaj? No więc dlatego łączę. Od najniższych szczebli, więc ja, pani pozwoli, że ja tylko wytłumaczę. Chodzi, proszę pani, o jakby no, w tej chwili w związku z tą akcją przeprowadzaną przez Stoen, czyli jakby gotuj tyle wody, ile zużywasz, ani kropli więcej, czyli mały krok, wielka oszczędność. Chcielibyśmy państwa namówić do tego współzawodnictwa, które państwo Rokita już rozpoczęli na terenie swojego lokalu użytkowego, na osiedlu Dauna właśnie, o obniżenie temperatury do maksymalnie minimalnej. Czyli proszę pani, między 5 a 7 stopni w mieszkaniu, godzinę dziennie, żeby grzały grzejniki. Czy jest tam taka możliwość? Dlatego już łączę na kierownika. Dobrze, prosimy. Ale czy pani, proszę pani, jak już mówiłem, chcielibyśmy zacząć od najniższego szczebla. Czy możemy liczyć również na to, że pani we własnym pomieszczeniu administracyjnym obniży temperaturę w tej chwili? Na ile to będzie możliwe, tak? To możemy prosić w tej chwili o skręcenie kurków, żeby pani nie siedziała w cieple, tylko połączyła się w tym chłodnym, solidarnym geście z rodziną Rokitów. Dobra, już dobrze. To proszę, dobrze, proszę obniżyć w tej chwili. I prosimy o połączenie z kierownictwem. No, i pani teraz załatwi. Cudownie, pani już sobie obniża. Pani jest sztywna. Grzejemy najniżej. Ładna melodia. Widać, że jakiś ktoś z zespołem dał nam. Mhm. Skomponował. Słucham, Pasek. Dzień dobry panu, moje nazwisko Misiora, biuro poselskie Neli Rokity, Kraków się kłania. Słucham, Pasek. Witam serdecznie, proszę pana, chcieliśmy się zorientować, czy państwo osiedle dołączy się do hasła współzawodnictwa solidarnego grzejemy najniżej. Jan Maria Rokita rozpoczął taki proces rezygnacji z zbyt intensywnego i nadmiernego ogrzewania mieszkań. Ja połączę z osobistym asystentem pani Neli Rokity. Dobrze? Zaraz. Dzień dobry panu, kłaniam się serdecznie, Martenka. Przepraszam bardzo, zupełnie nie mogę przebić siebie jakby przez pańskie słowa. Dzień dobry, kłaniam się, Martenka. Biuro Neli Rokity z tej strony, halo? No miło mi, tylko chwileczkę, również. Daj pan coś powiedzieć, słucham. Bo to dopóki pan nie da nic powiedzieć, to słucham jak... No mamy troszeczkę problem już tak na starcie, ale myślę, że dojdziemy do porozumienia, słucham. Proszę pana, chodzi mi o to, żeby mi pan przedstawił, o co państwu chodzi. Tak, no właśnie. Poprzedni pan... tak jak maszynka do stukania. Przepraszam, no kolega, słucham państwa, o co państwu chodzi? My musimy troszeczkę tutaj jakby, wie pan, nadrabiać energią, bo u nas... Ale nie trzeba, trochę, to argumenty są. Widzi pana, to właśnie chodzi o to, żeby było, wie pan, no trudniej, a nie łatwiej. Resort finansów w ramach polityki ciepłowniczej, proszę pana, który przygotowuje w tej chwili pan Jan Maria Rokita przed swoim wielkim powrotem do świata polityki wspólnie z małżonką Neli Rokitą w geście dobrej woli obniżają maksymalnie temperaturę do minimalnej w swoim... Kto obniża? Pani Neli Rokita z panem Janem Marią Rokitą, proszę pana, no oczywiście przykręcając kurki ciepłownicze. Dlatego... Ale to proszę zwrócić się do mieszkańców. Ale to... chcielibyśmy tutaj do państwa jako do administracji zgłosić się o wciągnięcie państwa, że tak powiem, mieszkańców oraz osiedla do tej dobrej inicjatywy obniżania maksymalnie temperatury. Kolega Martenka, panu wytłumacz. Proszę pana, w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy apelujemy o oddawanie przepraszam, bo tu u nas jest bardzo zimno. O oddawanie grzejników. Czy państwo się przyłączycie do takiej akcji? To
demontaż grzejników. To znaczy, gdzie pan chce zdemontować grzejniki? No, żeby po prostu w domach ludzie zrezygnowali z ogrzewania. Wie pan, to co się dzieje... Ale to coś nonsens pan podaje. Mówcie, kolego, bo ja... Proszę pana, no jakby ta akcja oczywiście nie będzie trwała wiecznie. No mamy nadzieję, że wytrzymamy gdzieś do końca lutego, natomiast potem sytuacja by wróciła zupełnie do normy. Chcielibyśmy, proszę pana, w dobie kryzysu, z którym mamy w tej chwili do czynienia, pan przecież wie, co się dzieje Rosja w tej chwili z gazem. Rosja zakręciła gaz, no. Proszę pana, no należy jakoś wyjść solidarnie z gestem. Ale z kim i do kogo, po co? 5-7 stopni w mieszkaniu, proszę pana, dziennie. Czy jesteście w stanie... Nie, do takiego czegoś nie włączamy się. Aha, nie, dobrze. Nie. To jak pana nazwisko, przepraszam? No, nieważne, dziękuję panu, proszę do widzenia. Proszę pana, nasz dziennik zajmie się panem, proszę pana. Odcinajcie Downa w tej chwili, stołem! Poranny WF. Chodź, przytul się. Ale przynajmniej pani w sekretariacie przyłączyła się. Tak, ona już przełączam. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. No właśnie. Jakiś nawiew włączyły, cholera. Panie Maciu. Tak? Kładź się pan. Cieplej będzie. Dziękuję. Jak w wojsku. No leżą jak w wojsku. Janku, weź mnie tam troszeczkę jeszcze. Nie, bo mnie, noga jak... mi tam wystaje. Janek, proszę cię, nie zabieraj całej skóry. On mi tak, przynieś młotek do lodu, będziemy je kochać. Nie zabieraj całej skóry ze mnie. Zimno. Proszę państwa, SKSK Rock oraz Radio Vox włączyły się do naszej akcji. Patrzymy na kamę po lewej stronie. Już się nie rusza. No po kamie widać, że jest zimno. Proszę naprawdę. Państwa, niestety Pawelek zamienił się w wielki, wygląda jak taki wielki lodowy falus. Ja lubię, jak kamie jest zimno, wiesz, tak naprawdę. Czujniki, wskaźniki. Dobrze, proszę państwa, klub morsów krakowski się odezwał. Ale poczekaj, wróćmy, bo nie wszyscy wiedzą. Nelly narzeka, ja strasznie nie lubię zimna, a w mieszkaniu aż trzeszczy od mrozu, dlatego że Jan Maria Rokita, proszę państwa, przykręca kaloryfery. Jan Maria Rokita jako jedyny rzucił policzek, właściwie nastawił drugi policzek Rosji i powiedział, wy nam gaz, to ja wam skręcę nie, kurki. On powiedział, żeby odpowiednio nagrzać całe mieszkanie, trzeba by to robić przez cały dzień. Ale wtedy prąd jest droższy. Dlatego piece włączamy tylko na noc i 2 godziny w ciągu dnia. Proszę państwa, w tej chwili temperatura w mieszkaniu minus 17 stopni. Nelly Rokita skostniała i dobrze wygląda, bo przestała mówić. Janek jest oszczędny, grzejemy, kiedy obowiązuje niska taryfa, choć niewiele to daje, kiedy budzimy się rano, nadal jest bardzo zimno. Kiedy budzę Janka, odstukuję mu sople z nosa i zaczynamy konwersację. Ryszard Waluś, klub morsów. Posłuchajmy. Jeżeli ja zostałem morsem, no to przypuszczam, że 99% osób też może zostać, korzystać z tego typu kąpieli. Należy zacząć ostrożnie, z tego względu, że są to ekstremalne warunki. Obserwować swój organizm i powoli dawkować, no coraz niższe te temperatury. Za każdym razem pobijamy ten rekord życiowy i obserwujemy, jak nasz organizm, jak nasze ciało się zachowuje w kontakcie z coraz zimniejszym powietrzem i wodą. To szybciej marznie, z reguły tak ręce, nogi, stopy. No co, miejmy nadzieję, nie pozostaje bez wpływu również na warunki szarych komórek. Czyli przykład, można powiedzieć, że na początku te zewnętrzne członki marzną. Bo ta trzęsiawka tak zwana przeciwko mrozoodporna bywa czasami zgubna. Czyli tak zwany Rokita on the rocks, czyli Jan Maria na lodzie. Jakby zachęcając państwa do słuchania naszej audycji w dalszym ciągu, chcielibyśmy zaprezentować piosenkę o Janku Mali właśnie. Napisali ją specjalnie dla nas Lennon i Harrison. A, bo nie może znaleźć. Proszę państwa, jest taka piosenka, która dobrze inwestuje, a właściwie puentuje, a właściwie komentuje przystąpienie do klubu morsów Jana i Marii. To ja najpierw od tej piosenki zacznę. Grasz. Morsem jestem. I am the walrus. I'm Krakowian walrus. I am the big Jan Maria walrus. I'm the ice cream walrus. I am walrus with the Russian German wife. Mam oszronioną szacz na twarzy.
Wielki i Figurski. Wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. Robimy czy nie robimy? My się nie chcemy poddawać. Mamy na 2 lata koncesję. Wiemy, że wokół tych odwiertów przeróżni chodzą. Przechodzą Francuzi, Niemcy, różni. I widzą tu interesy, inwestują. Tylko Polacy chcą przeszkodzić. Albo nie wiem, kto to jest. W każdym razie postanowiliśmy i robimy. Ojciec Tadeusz Rydzyk grzeje. Frytka grzeje na lewo i prawo. Misiek Koterski grzeje. Większość naszych kolegów aktorów i rogedolowców grzeje. A my z Michałem zimno. Mam wiersz, znalazłem wiersz. Dzisiaj solidaryzujemy się z państwem Lokita, którzy zakręcili kurki ciepłownicze w swoim lokalu. Proszę państwa, niesamowite jest to. Wisława Szymborska przysłała do nas na maila wiersz. Dawaj. O Rokicie. Ulepiły dzieci ze śniegu bałwana. W kapeluszu z fajką w zębach wygląda na pana. Pewnie ci tu zimno, śniegowy bałwanie. Chodźże do nas do przedszkola na ciepłe śniadanie. Zaiskrzył się bałwan, jakby śmiał się z tego. Mróz to mój przyjaciel, stopniałbym bez niego. Ładne. A ja ułożyłem na poczekaniu. Stop hydrauliku, to nie jest awaria. Kurki zakręcił osobiście Jan Maria. To jest piękne. Czy to była też Szymborska? To była, tak, to była Szymborska. Proszę państwa, Czesław Miłosz, tutaj nam wysyła maile. Szymborska w tym okresie, kiedy jej się pogorszyło troszeczkę ze zdrowiem, a na szczęście już pani Wisława dochodzi do siebie. Jan Maria Rokita w akcie wymierzania pewnego dumnie podniesionego czoła wobec inicjatywy Rosji postanowił przestać grzać własnym czołem. Tego czoła, podkreślmy. Łyse, wielkie, oszronione, wielkie czoło. Proszę państwa, wielka szać na wielkiej łysinie. Jan Maria przestał grzać w mieszkaniu w Krakowie. Dzwonimy w tej sprawie tym razem do klubu Morsa. Do klubu Morsa, który, no, z pewnością będzie zaszczycony. Dobrze, bardziej, że to instytucja krakowska, prawda? Mhm. Też nieoczekiwana nazwa na klub Morsa. Klub Morsa nazywa się? Kaloryfer. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo zimny. Odcięty. Do pani Iwony. Dobrze. Tak, słucham. Dzień dobry pani, czy to jest klub Morsa? W Krakowie? Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura. Proszę pani, ja tutaj dzwonię z krakowskiego TVN-u. Robimy taką akcję zimowa kąpiel z Rokitami. Ja nie wiem, czy pani słyszała o tym odłączeniu energii w mieszkaniu Jana Marii Rokity. Nie wiem, czy pani zna tę sprawę. No tak, tak. Ja połączę może ze swoim szefem, bo chodzi nam o to, jak szybko można by małżeństwo Rokitów przystosować do kąpieli w Wiśle. Momencik, pani Martenka, już jest ta pani. Dzień dobry pani, Piotr Martenka z tej strony, TVN. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Oddział krakowski, witam panią serdecznie. Proszę pani, no więc śledzimy państwa poczynania już od dłuższego czasu. Bardzo nam się to podoba, że państwo tak dzielnie sobie radzą z zimnem. W związku z tymi postanowieniami państwa Rokitów o ofiarowaniu tych wszystkich urządzeń ciepłowniczych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chcielibyśmy wspólnie z nowym programem Oliwiera Janiaka, Ale Zima, przeprowadzić wspólną inicjatywę z klubem Morsa Kaloryfer. Czy pani jest odpowiednią osobą, by ustalić szczegóły? To znaczy, wie pan co, nie, dlatego, że prezesem jest pan Henryk Szklarczyk. Ale pani się też moczy, prawda? Ja się też moczę, ale w tym wypadku nie będę płynęła. Proszę pani, bo nam bardzo by zależało, to będzie reżyserował pan Wojtek Iwański, reżyser Tańca z Gwiazdami, to się będzie nazywało Kąpiel z Gwiazdami, Kąpiel z Rokitami. Chodzi o to, że oni chcą pokazać, że zima nie jest straszna. Jan Maria z żoną chcą wejść, oczywiście w kostiumach kąpielowych, na wysokości Wawelu do Wisły. Czy moglibyście państwo ich przygotować do takiej kąpieli? No, ale to by musiał pan rozmawiać z prezesem albo z wiceprezesem. Mhm. Najlepiej może, bo w tej chwili prezes jest poza Krakowem na delegacji. Proszę powiedzieć, a do jakiego stopnia pani wchodzi? Na przykład do wody, no nie, minus 5 stopni, minus 7? No nie, no, do wody, tak, do jak jest wody. Na zewnątrz? Tak, tak, tak. Na zewnątrz to jest nie, to teraz, no w te dni, wczoraj, przedwczoraj. Mhm. Pan Wojtek Iwański, wie pani, ma tutaj taką inicjatywę, żeby klub Morsa Kaloryfer tak otoczył Jana, Marię i Nelly, jak będą wstępować do wody. Chcielibyśmy to zrobić, wie pani, ze względu na spektakularne widowisko w okolicach Wawelu na Wiśle, gdzie państwo śpiewaliby hu-hu-ha, moczy Jan Maria, prawda, i ewentualnie Nelly, moczy się Nelly. No jakby chodzi o współpracę po pierwsze, a po drugie o przygotowanie małżeństwa Rokitów. Wie pani, żeby tam nie dostąpił
nastąpił szok termiczny, bo my mieliśmy taką... wodostąpienia. Byliśmy w Suwałkach tam i... Ja co mogę powiedzieć, tak. Ten nasz prezes wraca z delegacji i powinien w sobotę i niedzielę być. Aha. My w każdą niedzielę o 12:00 w południe morsujemy na Zaszówku. O, to byłoby świetnie. Czy można by dołączyć pana Jana i panią Nelly do tego morsowania? Jakby państwo przed, na przykład w sobotę, tak, zadzwonili do prezesa, tak, albo pana Słowicza, tak. Wcześniej do Marcina Krawczyka, on jest wiceprezesem. No właśnie, proszę pani, bo my rozmawialiśmy z panem Krawczykiem, bo tu jest taki problem, dlatego że pan Jan Maria tak sobie wziął do serca, wie pani, te przygotowania, że no po pierwsze zakręcił ogrzewanie w mieszkaniu, a przecież mamy styczeń. To po pierwsze, to się nie robi. No właśnie, ale proszę pani, to mamy też może prośbę, może pani jakbyśmy połączyli z panem Janem Marią, bo on, wie pani, kładzie się w wannie, lodem się okłada, ta lodowa... Ale ta woda... nie, to się takich rzeczy nie robi, nie ma żadnej takiej potrzeby. Ale wie pani, na przykład pani Nelly zaczęła na przykład przestała nosić rajstopy, bo twierdzi, Janek, to ją... Janek, chodź telefonu. Momencik, ja poproszę posła Rokitę. Panie pośle, można prosić? Już momencik, podejdzie. Panie pośle, jest ta pani z Kubą Morsą. Proszę pytać. Przepraszam, pan Jan nie za bardzo może rozmawiać. Proszę pani, to my byśmy dołączyli do tego morsowania z państwem. Może w takim razie, proszę... Obłóżcie go lodem, bo sinieje. Momencik, nie, bo on sinieje. Sinieje, weź go człowieka. No przecież zobacz, ratuj Janka! Uciskaj klatkę! Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. Uga, Rok. W tym mieszkaniu były zainstalowane piece węglowe i to najprawdopodobniej z tego pieca, z jednego z tych pieców, wydobywał się czad. To oczywiście po dokładnych badaniach prowadzonych dziś przez policjantów i przez biegłego sądowego zostanie ocenione i no, naszym zadaniem będzie dotarcie do informacji i zdobycie wiedzy, czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność, a jeżeli tak, to kto i wtedy taka osoba stanie przed sądem. Powiem tak, Janku, drogi Janku, już mnie wszystkie członki bolą. Zamroziłeś mnie jak Hanna Solo. Bardzo ładne, ja mam też dwóch wiersz. No dawaj. Utarł Jan wszystkim nosa, zamienił się w zimnego, martwego Eskimosa. Proszę państwa, nawet Kazimierz Marcinkiewicz zareagował ostro. W obronie Nelly Rokity. Bo prawdę mówiąc, Nelly Rokita cierpi bardzo, proszę państwa, w tej chwili naprawdę ma lodowisko na twarzy. Janek jest oszczędny, mówi Nelly Rokita oficjalnie. Grzejemy, kiedy obowiązuje niska taryfa, choć niewiele to daje, kiedy budzimy się rano. Nadal jest bardzo zimno, mówi Nelly Rokita. Kazimierz Marcinkiewicz apeluje do Janka. Stanowisko. Posunął się zbyt daleko. Gdybym go spotkał, powiedziałbym przeproś, bo to jest naprawdę wspaniała kobieta. No bez dwóch zdań miał osobiście do czynienia. Rzeczywiście przyjemna i ciepła osoba. Jeszcze wtedy, kiedy ją widziałem. Wiesz, ale to było jesienią. No. Stereotypy są takie, że podobno Szkot, ten legendarny, najbardziej oszczędny Szkot, to jest nic innego jak Krakowianin na wygraniu w Anglii. I niestety wszystko się potwierdza. Słynne krakowskie centusiostwo Jana Marii Rokity może doprowadzić do zimnowego Armagedonu jednej z najpopularniejszych politycznych rodzin w kraju. Prawda, Michale? Nelly Rokita, śmi zimną ma twarz, martwe oczy, zimne oczy, dziwne sople zamiast dłoni. Nelly Rokita, zmarzniętą ma twarz. Janku Mario, to dzisiaj grasz. Janku Mario, rozkłóż swą twarz. Poranny wojewódzki i wigurski. Poranny WF. Co chciałeś powiedzieć? Od dziś, Michał, zima będzie mi się kojarzyła z obroną Stalingradu, ze stanem wojennym i z tym heroicznym gestem Jana Marii. Przez moment myślałem, że będziesz nakłaniać państwa Rokita, aby słuchali Eski Rok. Bo nasza muzyka was rozgrzeje. Bum, bum, bum! Jack White, Alicia Keys za 5 fut do dziś. Tylko u nas. Cześć. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. Posunął się zbyt daleko.
Gdybym go spotkał, powiedziałbym przeproś, bo to jest naprawdę wspaniała kobieta. Nelly to wspaniała kobieta, jednak z tej ciepłej, dobrej osoby stała się zimną, jak lód, jak królowa śniegu za sprawą, jak to się mówi? Poczekaj. Odcięcia dopływu energii. No nie chciałem powiedzieć skąpstwa. Proszę Państwa, producent lodów Algida już się zgłosił do rodziny Logitów. Będzie prawdopodobnie seria lodów Nelly do lizania na patyku. Miałeś piosenkę u kucha puścić? Tam u samego lasu w brzegu, gdzie kruk jedyny pustki widz, ktoś go ulepił z tego śniegu. Janek, co ma na imię nic. Piękne. Piękne. Na głowę śmieszną dał czapulę, a w bok żebraczy wraził kij. I w oczy Nelly spojrzał czule i powiedział: chcesz tutaj mieszkać, to na zimno żyj. Ho, ho, ha, ho, ho, ha, ja się zima szła. Ciebie w osi, ciebie w osi. No słuchajcie, to dziecko z mrozu już lat mówi, no. Senyszyn się wypowiedziała. A budzi głosem. Dobrze, dzwońmy, proszę Państwa, jest inicjatywa. Jest inicjatywa, wiadomo, że Śląsk siedzi, leży albo węglem stoi. Jest wielka inicjatywa śląska. Uratujmy rodzinę Rokitów. A, aż zamilkłem, wiesz, tak się podnieciłem. Ogrzejmy Rokitów. Tak. Mhm. Dogrzejmy Rokitów. Dobrze, ja połączymy, to jesteś prezydentem. Mhm, tak. Wczoraj byłeś generałem i kim byłeś? I panie ministrem. Byłem i jeszcze ministrem. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Gabinet prezydenta Katowic Piotra Uszoka się kłania, moje nazwisko Misiura. Czy szkoła podstawowa? Tak. Witam serdecznie. Ja połączę z panem prezydentem w związku z tą akcją niesienia pomocy małżeństwu Nelly i Jana Rokitów. Dobrze? Momencik. Panie prezydencie, jest już szkoła? Uszak, dzień dobry. Dzień dobry, szkoła podstawowa numer 7. Ja witam panią bardzo serdecznie. Proszę pani, no więc w tej chwili już jesteśmy po rozmowie ze szkołami w Rudzie Śląskiej. Rozmawiamy również ze szkołami w okolicach Mysłowic, ponieważ jakby akcja rozkłada się na całe województwo. Proszę pani, w związku z no tym dosyć przykrym procederem zakręcania dopływu ciepła w mieszkaniu państwa Nelly, Anna Maria Rokity, my jako tutaj okręg chcielibyśmy namówić wszystkich do takiej wspólnej inicjatywy dogrzania państwa Rokitów, w związku z czym przygotowujemy program szkolny w tej chwili z Ministerstwem Edukacji jakby w ramach polityki ciepłowniczej Śląska, aby dzieci wyruszyły wraz z nauczycielami na taki spacer szkolny wzdłuż torów kolejowych, gdzie wiemy wszyscy rozsypuje się i marnuje bardzo dużo węgla, by pozbierać po kawałku, zsumować to wszystko i wysłać do Krakowa, tam gdzie mróz panuje. Jeszcze raz, asystent prezydenta, chodzi o taką akcję Dogrzejmy albo Ciepło dla Jana i Nelly. Na biuro poselskie na Sławkowską 12 w Krakowie jest gotowe przyjąć ten węgiel. Oni czekają właściwie na każde kubełko węgla. Ale to ja może poproszę pani dyrektor, dobrze? A czy z panią nie można tego załatwić, bo pan prezydent osobiście jest zaangażowany, a pan prezydent za chwilę musi uciekać, bo ma spotkanie. Czy można państwa prosić, żebyście państwo z dziećmi na przykład jutro zorganizowali tę akcję? Jeżeli pani wytypuje jakieś oczywiście odpowiednie klasy, może co pilniejszych uczniów, ja oczywiście wybrałbym się wspólnie z młodzieżą na te tory kolejowe, ale pozbierać wspólnie węgiel. Ale to jest sekundka, bo to jest w drugim pomieszczeniu, ja tylko poproszę, dobrze? No dobrze, to prosimy bardzo szybciutko, dobrze? Każde kubełko, dobrze? Dzieci, chodźcie, węgiel jest we wsi! Przed wojną też był węgiel. Będzie wojna. I żył niezgrabny, byle jaki, a gdym doń przyszedł śladem trwóg, już weń wierzyły wszystkie ptaki, więc zrozumiałem, Janek Bóg. Czarował drzewa, oczu błyskim, piersią, do której wiach. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, gabinetę Piotra Uszoka, prezydenta Katowic. Ja połączę z panem prezydentem, który ma dosłownie 2 minuty, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Panie prezydencie, jest już szkoła? Uszok, dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna Barton, witam panie prezydencie. Proszę pani, no więc ja już tutaj tłumaczyłem, jakby panią, z którą rozmawiałem przed chwilą. Tak? Proszę wybaczyć, niestety nie mam w tej chwili tyle czasu, prezydenckie obowiązki wzywają pani. Pani musi to zrozumieć. Dzieci idą na tory. Na torach rozsypuje się bardzo dużo węgla. Tak? Mamy z tym problem, proszę pani, w naszym, nie tylko w naszym, że tak powiem,
województwie, natomiast jest to problem ogólnopolski, natomiast starajmy się temu zaradzić pojedynczo, indywidualnie, przy okazji pomagając ludziom, u których źle się dzieje. Dobrze. Jan Maria Nelly Rokita w swoim krakowskim mieszkaniu, proszę pani, w tej chwili cierpią katusze, to jest temperatura około 5 stopni. Inicjatywa nasza polega na zbieraniu węgla przy torach kolejowych oraz wysyłaniu tego wszystkiego na Sławkowską, na biuro poselskie Anna Marii Rokity. Dogrzejmy Rokitów wspólnie. Tutaj jeszcze raz rękami naszych dzieci. Asystent pana prezydenta, proszę pani, tam w tej chwili zamarzło w mieszkaniu, już nie, oni nie mają wody, zamarzły im komputery, zamarzły komórki. Naprawdę rodzina Rokitów jest w dosyć tragicznej sytuacji. Uważam, że my jako taki rejon sąsiedzki, tutaj z inicjatywy prezydenta Uszoka, powinniśmy im wysłać ten węgiel. Oczywiście, nie ma problemu. Pani dyrektor, bardzo się cieszę. Weźmy się w takim razie wspólnie za ręce. Proszę przygotować program wyjścia na tory. Proszę zlokalizować najbliższe tory w okolicach szkoły imienia Mickiewicza. Mamy tutaj w pobliżu, bardzo pobliżu nawet. Macie tory. Tak. A zauważacie tam jakiś rozsypany węgiel czasami? Zdarza się, tak, bo no dzieci właśnie nas też o tym informują. O, to znakomicie. Dobrze, to proszę przygotować taki plan, a my się odezwiemy w takim razie w ciągu 24 godzin do państwa. Dobrze, czyli na razie jeszcze nie wychodzić. Jeszcze nie wychodźcie, powstrzymajcie jeszcze dzieci, będziemy dzwonić jeszcze dzisiaj do was ze szczegółami. Dobrze. Dziękuję uprzejmie Katowice, za informację. Bardzo dziękujemy za pomoc. Ja również dziękuję. Dobrze imię Jana. Dziękuję. Wdzięczność prezydenta będzie naprawdę wieczna. Dziękujemy. Do widzenia. Dobrze, dziękuję serdecznie. Wojewódzki i górski. Wojewódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. SSS Rock. Za takie coś, to może nawet Janę Marię Rokity pociągnąć do odpowiedzialności. Ale jestem takim człowiekiem, że katolikiem, to jemu można powiedzieć przebaczam, bo to wie, proszę państwa, wie też, że człowiek też taki, trochę można powiedzieć, ułamek jest, że to nie jest prawdą, że ja chcę się połączyć z Janem Marią Rokitą, znam jego tylko jako on jest poseł, no ja poseł też można powiedzieć, i z tego widzenia, że tylko się znamy się. A że ja żadnego listu do Jana Marii Rokity, ni żadnego listu nie pisałem. Skąpi na ogrzewaniu. Przyczep, powiedzmy, że to mówił parlamentarzysta, przyszły prezydent. Można powiedzieć też poseł, dyplomata, można powiedzieć też przyszły prezydent. Człowiek, który moim zdaniem ratuje wizerunek Polski w oczach świata, Krzysztof Kononowicz. Krzysztof Kononowicz. A Nelly o Janku opowiada tak. Żeby odpowiednio nagrzeć całe mieszkanie, trzeba by to robić przez cały dzień. Ale wtedy prąd jest droższy, dlatego piece wyłączamy na noc i 2 godziny w ciągu dnia nie grzejemy. Proszę państwa, postanowiliśmy pomóc. Rodzinie Rokitów w okowach lodu. Miejmy nadzieję, że państwo słyszeli przed chwilą naszą rozmowę ze szkołą w Rudzie Śląskiej imienia Adama Mickiewicza, której to zaproponowaliśmy inicjatywę zbierania węgla przy torach. Któż to tak śnieżkiem pruszy z niebiosów? Dyć oczywiście pan wojewoda. Módl się dziecino z całą krainą, niech Bóg mu sił doda. Cio. Lidofon z Gałczyński. Poczekaj. Gdzie my dzwonimy? Zapomniałem. Aha. Tu konia od razu dawaj. No już dawaj. Dobrze. Dobrze, będzie wiedziemy. Chcę połączyć. Uspokój konia! Uspokój konia, bo zasrał całą tutaj. Zastanowiliśmy się bez roku teraz tu. Po co ty kurwa? Czabur konia! Wyłącz tabur, pan! Michał, wyłącz tabur! Cicho. Dobra, dzwoń pod drugi numer. Jaki ty dzwonisz? Może dam ci do telefonu do biura? Dzwoniłem do biura poselskiego, ten 422. 422-8844? Tak, a masz inny jeszcze jakiś? No mam by w Warszawie, no to może na Warszawę dzwonimy. No to dobra. No dobra, do 22, to powiemy. Też tak. 22, 616. Czy do Nelly dzwonimy? Nie, dobra, bo do niej dzwonimy. Tak. Dobra, dzwonimy do Nelly od razu. Grand finale troszeczkę wcześniej. Proszę państwa, nie musimy robić bałwana. Pośpiewamy państwu piosenki. Nie musimy robić bałwana z Nelly, bo zrobił z niej mąż. Dobrze, konia włączył. Konia! Cicho! Kurde, jak ja muszę cię pilnować. Cicho, i co powiedział przed chwilą? Powiedziałem, kurde. Dobrze. Rżenie, część cicho, rżenie. Cicho, rżenie będzie jak się odezwa. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Dzień halo, dobry. Proszę pana, czy to jest telefon pani Rokita? Że tam go batem, to halo. Powieś, bo to tak, tak. Proszę pani, bo, proszę pana, bo my na Sławkowskiej 12 będziemy za 10 minut z tym węglem od dzieci. Gdzie to zrzucić, bo my pakę mamy. Zimno, człowieku. Poczekaj, bo jest człowiek w Warszawie. Przecież ja dam ojca, tata, nie będę stał jak weź głupi. Konia. Halo.
Halo, panie, ten węgiel wieziemy od Rudy Śląskiej, od dzieci ze szkoły, co przy torach zbierały dla pani Nelly Rokita i Jan Maria, tylko żeby ktoś w biurze poselskim był, żebyśmy to z paki zrzucili, pokwitowanie musimy dostać. No to proszę tam jechać będzie. Będzie ktoś tam? Kto tam będzie na miejscu? Halo? Proszę jechać, to tam na pewno ktoś będzie. Czyli to jest na na Sławkowskiej 12, bo proszę pana, nie, jak tam nie tam będzie. Nie jest. To my zrzucimy ten węgiel tam na ziemi, bo ale to adres pan daj, bo my jedziemy w tamtą stronę z węglem, no. Mączka, no. Halo. Spokój, spokój, no, spokój. Halo, czy pan da nam ten adres, czy nie? To jest na biurze poselskim. Sławkowska 12 mamy napisane. To nie jest Sławkowska 12. To pan da nowy adres. To dzieci nazbierały ten węgiel. Jaki jest ten adres, pan mówi, no? To co ale pisze? Biura poselskiego, czy... No biura poselskiego, bo nam na biuro kazali przywieźć ten węgiel. Panie, cała fura jest, ktoś zanim my to przerzucimy z synem, to ktoś dojedzie, no. No to pan, to jest jakiś chyba coś śmiesznego, przecież to jest... Proszę pana, dzieciaki zbierały, dzieciaki zbierały. Ale jakie pani śmiesznego, no przecież dar przekazany jest od miasta Katowic gadasz, cały dla biura poselskiego, no. Chłopaki, bierzcie ten węgiel, wrzucim tu. Konia, pan tam ochwacił. Przyjedzie, czy pani Nelly będzie na miejscu? Tam będzie inny pracownik. Dobrze, proszę pana, to my rozładowujemy na Sławkowską. Jedź na Sławkowską. Na Waszyngtona, Waszyngtona 36 jest biuro poselskie. Waszyngtona, Waszyngtona. A to Warszawa, my z Krakowa dzwonimy, panie. No co, no coś pan zgłupiał, przecież weź do Warszawy nie będziemy. Dobra, z tą jakiś to górnowaty! Wypakuj! Pakuj węgiel, srugo! Azor, nie szczekaj teraz, ładunek teraz trwa! Wojewódzki i górski. Wojewódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Rok. Za 10 minut 10 to była mroźna i trudna audycja ze względów atmosferycznych oczywiście. Proszę państwa, wytrąciła się szać i gołoleć na twarzy Jana Marii Rokity. No co można powiedzieć, heroiczny gest byłego polskiego posła, prawie premiera, który wyłączył ogrzewanie we własnym mieszkaniu, żeby pokazać, że Polak potrafi przeciwstawić się gazowemu, imperialnej gazowej polityce Rosji. Zarobki poselskie są jawne, w związku z czym wiemy, że Nelly Rokita zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jan Maria, co prawda już nie jako poseł, ale jako publicysta, jako dziennikarz, zarabia znacznie więcej i stać ich zdecydowanie na opłacenie no, śmiesznych rachunków, jakie spec oferuje, szczególnie w okolicach Polski Południowej. Może do redakcji, prawda? Dziennika zadzwonimy, żeby mu więcej przysłali egzemplarzy, będzie palił. Dobrze, dobrze. Proszę państwa, prawda jest taka, że niedogrzana jest Nelly Rokita. Oj, niedogrzana. I narzeka bardzo na męża swego. Dlatego też zadzwonimy może do niej samej. Proszę państwa, jako zwykłe grand final dzwonimy do bohaterów naszej akcji. Rozmawialiśmy z Elvisem Presleyem, Michałem Milowiczem. Dzisiaj czas na Nelly. Pamiętaj, jestem TVN Meteo. Numer jest nieprawidłowy. Prosimy sprawdzić numer i spróbować ponownie. We are unable to complete the number. Słuchaj, to ja mam numer warszawski drugi. Do filii biura poselskiego. Dawaj. To dobrze, dzwoń. 646. Tak. 646-35-36. Dobrze, to jest filia biura poselskiego. Pamiętaj, że tylko Horczyczak. Ty zajęty. To na Kraków dzwoni, do Krakowa dzwoni. Wydaje się, że się głośno zrobiło, na tej cieplutki. No głośno się zrobiło, bo jest zimno. Do Krakowa? Czy do Warszawy dzwonisz? Dobrze, to NZ12. Na Sławkowską, tam gdzie wrócili węgiel. Biuro poselskie, słucham. Dzień dobry pani, TVN Meteo z tej strony, kłaniamy się bardzo serdecznie. Wchodzimy na antenę, momencik. Proszę pani, w tej chwili będziemy wchodzili na antenę, bardzo prosimy się nie rozłączać. Zakopane 4 stopnie, to prognoza dla całej Polski. Łączymy się z Krakowem w tej chwili. Mieli państwo, kiedy w styczniu ryje kret, zima nas opuści wnet, a w tej chwili mamy połączenie naszego z biurem poselskim Nelly Rokita. Dzień dobry, Krzysztof Ziemiec, TVN Meteo, dzień dobry pani. Czy to jest biuro poselskie pani Nelly Rokita? Jak pani skoby... Halo? Przedstawiłeś się Ziemiec i rozłączyła się od razu. Bo kojarzy raczej z dużą temperaturą. Tak, chcieliśmy tyle sposobów na grzanie państwu zaprezentować. 10 domowych sposobów na ogrzanie Janka. Posłuchaj, mam... Lutownica. Rosyjska mafia. Mam kilka słów takich finałowych, wiesz? Dobrze. Jeżeli wtedy sanki usłyszysz i dzwonki ich tajemnicze, wiedz, to minister w skupionej ciszy nacisnął taki guziczek, że gwiazdki nie dzwonią i gwiazdki nie lśnią. Pięknie. Nad miastem i nad wsią. Jan Marii nie chciał już chcieć. Zrobił w domu gołoleć. Janku Marii.
Co chciałbyś dodać, Miśku? Grasz. Dzisiaj, proszę Państwa, małżeństwo Rokitów w małym krakowskim mieszkanku skute mrozem. Miejmy nadzieję, że razem z wiosną przyjdzie odwilż i znowu Jan pokaże światu swą bladą twarz, a ja, Maria Rokita, przepraszam, jak ona się nazywa? Nelly Rokita, będzie nas zabawiała swoimi aforyzmami. Tylko tyle. Chciałbym przesłać swoje ciepłe, takie serducho z Eski Rock. Na wiosnę wszyscy razem puścimy pąki. Posunął się zbyt daleko. Gdybym go spotkał, powiedziałbym przeproś, bo to jest naprawdę wspaniała kobieta. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. WF.